Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania, a tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam przykazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie, lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Jezus wskazuje, że Bóg przeznaczył mężczyznę dla kobiety, a kobietę dla mężczyzny, aby byli jednością. Celem stworzenia i celem małżeństwa jest zjednoczenie ludzi. To jest ich udział w jedności Boga. Jedność między ludźmi rzutuje, ułatwia ich jedność z Bogiem. Podstawową sprawą w życiu człowieka jest rodzina. Bóg, chcąc zapewnić jej trwałość, a tym samym dać jej podstawy poczucia bezpieczeństwa, zobowiązuje małżonków do wytrwania w związku sakramentalnym. Trwałość relacji, pogłębianie więzi małżeńskich, ale też każdych więzi międzyludzkich, daje człowiekowi poczucie bezpieczeństwa. Bóg zna człowieka i wie, co jest dla niego lepsze. W sytuacjach zdrady małżeńskiej, osłabienia więzi, dążeniem zasadniczym powinno być uzdrowienie relacji przez szczerą rozmowę i pojednanie. I to nadmierne oczekiwania od partnera oraz idealistyczne postrzeganie relacji małżeńskich może prowadzić do nieumiejętności akceptowania i odpowiedniego przeżywania, nie zawsze rozwiązania problemów, które muszą przyjść. Problemy przychodzą. My za wszelką cenę chcemy w małżeństwie czy w innych wspólnotach, chociażby życia konsekrowanego, kapłańskiego, być ludźmi szczęśliwymi. To jest błędne ustawienie sprawy. Naszym dążeniem powinno być pragnienie jedności. Dążyć do jedności, a nie dążyć do szczęścia. Zobaczmy, że tam, gdzie jest jedność, tam będzie szczęście. Dlaczego? Bo tam będzie poczucie bezpieczeństwa. Tam, gdzie jest jedność między ludźmi, tam jest Bóg. Tam jest Bóg. Małżeństwo jest doświadczaniem celu stworzenia. Tego zamysłu, jaki Bóg ma w odniesieniu do mężczyzny i kobiety. Od jedności cielesnej małżonkowie winni przechodzić w stronę jedności duchowej. A tak naprawdę to najpierw powinna być jedność duchowa. Myślę tutaj o czasie narzeczeństwa, żeby potem przejść do tej jedności cielesnej po zawarciu sakramentu małżeństwa. Ta jedność duchowa umożliwia zarówno wierność, jak i trwanie i wytrwanie w związku pobłogosławionym przez Boga. Jedność cielesna i duchowa daje to doświadczenie zjednoczenia, którego małżonkowie nie zawsze w sposób świadomy oczekują i do którego zdążają.
Dążeniem zatem małżonków jest jedność. Można powiedzieć, że ona jest niczym innym, jak ich świętością. Jezus nie wnika w ludzki porządek prawny tego czy innego narodu. Uważa zaś, że oddalenie męża czy żony jest sprzeczne z samym sensem małżeństwa. Nie mówi o grzechu czy winie, zakazie czy zezwoleniu. W jaki sposób ja staram się pielęgnować czy też dążyć do jedności z tymi, z którymi Bóg wyznaczył mi drogę życia.